Dzień dobry, z tej strony Pixa, to jest Let's Play Ratchet Gladiator HD. Na początek synchronizacja, dół, góra. Raz przepraszam za to, że film nie pojawił się o 16. Ci, co byli na Facebooku, to wiedzą czemu. Teraz nie chce mi się tego tłumaczyć. Dlaczego nie mogłem nagrać filmu? Powiem po prostu tyle, że byłem strasznie zmęczony po przyjściu do domu i nie mogłem po prostu tego zrobić. Nagrać trzech filmów. W sensie to... Nie. Trzech. Dobra, więc kontynuujemy. Orkson. I to jest chyba ostatnie zadanie, które mamy zrobić. Zapomniałem o moich tutaj robotach. Świetnie. Jestem niesamowitym po prostu opiekunem robotów. Ale byłby ze mnie dumny. O ty, mały. Fajna jest w ogóle taktyka z... Jak się to bym nazywa? Ze Skorpionem. Będę to nazywał Skorpionem, bo jest łatwiej. By po prostu... nabrać niesamowitej prędkości. Na przykład poprzez turbobuty po prostu użyć skorpiona. Wtedy się posuwacie jednocześnie i atakujecie. To daje niesamowity, nie dość, że efekt, to jeszcze dodatkowo możemy bardzo szybko zaatakować też przeciwników. Nie oczekując po prostu na stanie Ratcheta. Nie wiem, czy to tak można nazwać, ale dobra. Powiedzmy. Wii. W ogóle czego nie lubię w tym zadaniu, to jest to, że muszę cały czas restartować te, że tak to nazwę. No, że tak to nazwę, że w sensie restartować roboty. Co nie jest fajne. Dobra. 6000. Nice. Powiedziałbym nawet, że ważne, w ogóle mikrofon jest tu na maksa? Tak, na maksa jest, dziwne. A jednak nie jest. Okej, teraz chyba... Musimy... Po pierwsze to, po drugie to. Zniszczyć te balony? Do it, man! Nice. Ja muszę to zniszczyć, to jest dobre pytanie. Ja. Musimy po prostu uwolnić te balony. Znaczy, to nie są balony, ale... Na mojej po prostu łatwości wolę to tak nazwać, niż zrobić jakiś błąd. Ło, ja hajs. Dobra, kolejny balon uratowany. Brakowały słowa, tak, zgadza się. Oczywiście, jak zawsze, będziemy tutaj też robić te dodatkowe zadania. Bo robimy to grę tak jakby na 100%. Bo dosłownie 100% to, wiecie, wszystkie skill pointy, wszystkie trofea na PS3. Czyli praktycznie wszystkie skill pointy. Te... Exterminator mod, czyli najwyższy poziom trudności możliwy w grze. No i tego nie robię. Więc powiedzmy, że tak 100% fabularne. Można tak chyba nazwać. Nie wiem. Powiedzmy. Dobra, gdzie jest kolejna gwiazdka? Tam jest. Chyba to jest ostatnia? Tak, ostatnia. Wow, wreszcie użyłem tej możliwości przybliżania mapy. Za pierwszym razem to po prostu sobie przypomniałem, że ona w ogóle istnieje. Jej, uratowaliśmy wszystkich. I dostaliśmy niebieski medal, czyli chyba ukończyliśmy planetę? Mogę być teraz Crusaderem. Nie jest sam zakwalifikowany. Co ja mam zrobić? Dobra, czyli innymi słowem easy.
Bo z tym moim prądem to... Ja mogę teraz wszystko. Nie no, ale ej, to będzie teraz rozwałka. No ja nawet nie będę tych broni zbierał. Po prostu mogę jednym strzałem powalić niesamowitą ilość przeciwników. No, już jestem w połowie. Tylko dlatego, że już mam tak OP bronię. Coś tu w ogóle jest jeszcze fajnego? Mówi się tutaj... O! Hajs? To chętnie wezmę. Ja takie rzeczy... Mam dziwne wrażenie, że Ratchet ma tutaj bardzo małą... bardzo mały range zdobywania śrubek. Pochłaniania ich. No zobaczcie, jak muszę po prostu blisko podejść, żeby po prostu je zdobyć. O, dostałem kolejny amulet. Nice. I power kolejny do broni. Więc jest świetnie. Pyk. Pyk. Epicko. Już. Ja nie mogę. Nie no, świetnie. Scoring with the Blark. Okej, czyli znowu... Jej! Mogę przetestować moją speedowość i akuratywność. Tak wiem, że takie słowa nie istnieją. Jestem aż tak... Wuhu! Mogę powiedzieć mi, że tam przeskoczę. Albo... Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Chryste Panie! Zapomniałem, że jeszcze muszę się chronić przed umrzyciem. God damn. Move aside! Faker. Ile punktów, kurde bela. Szkoda tylko, że tak mało życia mam teraz. No nie, ja chcę tu mieć wszystko. Błagam. Jest... Dobra. Jak na razie jest... Powiedziałbym, że całkiem spoko. Holy moly. Dobra. Jest ten jackpot cały. Move aside, Faker! Dobrze, że się ostatnio w Sonika nagrałem. Przyznam. Nie, w Shadow the Hedgehog się za dużo nagrałem ostatnio. Bo kurde, no... Ostatnio nabrałem ochoty na przechodzenie. Znowu, Shadow the Hedgehog. Tak wiem, jestem dziwny. Nie, zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę tak hardo. Zginę tak bardzo. Tak bardzo zginę. Nope! Zginę! Nie! No nie. Nie mogę z tego wyjść. Założę się, że ktoś pewnie na jakichś emulatorach już znalazł cheat na to, żeby po prostu wyjść stąd. Wyjść wychodzić podczas tych zadań, to było świetne. Chociaż pewnie by to było zbyt OP, znając życie. Bo... No wiadomo. Można by praktycznie cały czas łazić i zdobywać te punkty. Jakby można było tak... to by było częścią gry, że można z tego wychodzić podczas właśnie zadań z tymi ze strzeliwaniem kul. No przyznam, to by było bądź zbyt OP. Ale dobra, dobra, spokojnie. Ja tu tylko muszę przejść po to, żeby...
przejść tą grę i zacząć Ratchet & Clank Size Matrix. Spokojnie. Dlaczego te pociski durne wchodzą w sufit? Nie rozumiem tego. No i tak są automatycznie naprowadzane, więc nie powinny one władzić w sufit. Nie rozumiem tego. Co tu? W przyszłości nie ma technologii, która pozwala nie trafiać pociskom w sufit? Czy może to ja po prostu jestem taki hipster, że chciałbym, żeby nie trafiały w sufit? Ha? Dobra, ja się chwilę o nich zatrzymam. Potrzebuję ich zniszczyć. Dobra, move aside. Tylko strzały, słuchajcie. Ja już sobie wyobrażam, jakby to było, gdybym nie komentował tego w ogóle. Tylko po prostu był taki super duper long play. Po prostu tylko takie... By było słychać. W sumie jakbym robił jakiś gameplay, longplay z Ratcheta i Clanka, w sumie jakiegokolwiek, to nie zdziwiłbym się, gdyby było tylko... Ja nie chcę zginąć. Znowu. Are you fucking kidding me? No! No! I don't wanna die! No! Nie! Tak blisko. Nie, wiesz co, ja sobie to może zrobię w jakimś innym odcinku. Dobra, Crusader Tournament. O, i z kolejnym bossem będziemy walczyć. Nice! Ej, to w sumie nie jest aż tak... dawno. One psychotic killing machine dared to reach for the stars. This holiday season, Vox Entertainment brings you the heartwarming true story of one exterminator's rise to glory. From lowly beginnings as a high school math teacher. But baby, I'm giving these kids the gift of learning. You're pathetic. Get out of my sight. To spectacular success as a homicidal sports superstar. We're rich! I love you, Reactor. I was always there for you. Share the dream. Live the legend of Reactor. Co ja, czyli nasz kolejny boss, czyli Reactor. Reactor, Reactor. No wolę z akcentu. Kolejny raz. Pa. Nie wiem, co to jest, ale kupuję. Nie, to nadal nie jest to. Nice! Mam nadzieję, że to nie jest po prostu wygląd. Upgrade wyglądu, bo to było trochę takie... niefajne. Range Warrior. Strzelił z całej bez nowego bla bla bla. Combat boss can sit back and relegate tracking the retirees from a distance. Czyli teraz będą mogły załatwiać z oddalenia? To jest permanent damage, ale to jest close and short. Czyli przez to będą mogły zadawać więcej obrażeń i będą miały większą odporność, więc chyba to kupię. Bo odporność na obrażenia to... Nie, ale to jest moja ulubiona. Póki co. Gdyby te światła były takie tęczowe, to by było zarąbiste po prostu. Ale dobra. Zobaczmy, którzy jesteśmy w rankingu, kogo pokonaliśmy. Aha. Jeszcze nie jesteśmy w ogóle w rankingu. Świetnie. Okej. Okay. Red Zone fans, prepare for the ultimate showdown as Team Darkstar fights their way through the Crusader Tournament and a chance to take on all-star kurde. Czyli... w sumie to chwila, moment.
Kupiłem specjalnie. Co ja kupiłem? Może zapomniałem nazwę. Mini Turret Launcher, ponieważ on jest OP. Mówię wam, to jest OP broni, bardzo mi się przyda, jak na przykład na co po niektórych bossów. I ogólnie teraz będziemy musieli walczyć z losowymi broniami, jakie granie nam będzie przydzielała. Gdyż teraz, gdy mi się skończą... gdy mi się skończą bronie... amunicja, to wtedy dopiero będzie zmiana broni. Nie mogę sobie zmienić od tak. No i przynajmniej sobie naleweluję. Słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest takie fajne przysłowie. Polecam. Holy sh! Oh, you little son of a... Dobra, easy. Gdyby się w ogóle tych laserów nie dało pozbyć, to by było... Trochę nie fair, ale przyznam, że byłby większy challenge. Dostaliśmy mod do amunicji, świetnie po prostu. Ja nie wyjdę z tej broni dzisiaj. Jeżeli chodzi o to wyzwanie. Zawsze coś. Ja pierdzielę. Nie, no po prostu ja tutaj teraz rozwałkę kompletną robię. Po prostu, nie, Ratchet Gladiator, jeżeli chodzi o rozwalanie wszystkiego dookoła, to jest moja ulubiona gra z serii. Nigdzie po prostu się tak nie bawię, jeżeli chodzi o rozwalanie wszystkiego. Nie. Dobra. Czyli musimy przejść ten... nie tylko, że musimy sobie zrobić trasę, to jeszcze musimy ją przejść. Więc o... coś nie pykło. Tak po prostu na boku były sobie ustawione. Ja nie mogę. Ale na serio, coś nie pykło w takim razie. Dobra. Pokażę wam, jak działają te mini tolety. One są tutaj, okej. Swoją drogą, one są dobre, jeżeli chodzi o odwracanie uwagi. Nie, nie odwracanie uwagi. Na po prostu... Nie no, w sumie odwracanie uwagi. Minifrety się zajmą wszystkim. I gdy my będziemy na przykład odkręcać śrubę. Wydaje, maksymalna liczba minifretów to są 3, jak nie 4. O, już level drugi, proszę bardzo. Speed mode! Chyba wszystkie upgrade'y minituretów dają nam speed mode. Ale nie dam głowy. Głowy nie dam, czy to jest prawda. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Łohoho! I to ja nazywam rozwałką! Can't touch this. Tak się nazywał skill point. Ladies and gentlemen, here's Reactor! Ratchet, you look like a squirrel wrapped in tinfoil. I'm gonna take my time taking you apart. Gonna give my fans their money's worth. And try not to go crying or anything, all right? I want this to look good for the camera. Bring it. Dobra, reaktor. No to... No to, tak, no. Dwa persy. I lecimy z tym. Nie uciekaj, no reaktor. No ja cię proszę, no nie uciek. A, czyli 4 to jest max. Później się chyba to zwiększa. Z tego co pamiętam. O
On tu po prostu ginie nam. Dziękuję. No i słuch po reaktorze, papa. Ale nie no, ten odcinek się chyba będzie nazywał Hammer Time. Ewentualnie czas młotka. O, czas młotka, to będzie dobre. Bo can't touch this. To i już. Minuta 15. I teraz będziemy mieli nawet armor. Chyba. Poproszę o nowy ciuszek. Ej, nie było animacji. Ej, serio. Tak hamuje. Ale przynajmniej jest niebieski teraz. Jeżeli nie wiedzieliście, to jest mój ulubiony kolor. My dream is to have a big comic detailing the life of Al. W sumie czytałbym. Jak Al w ogóle się tutaj znalazł. Znaczy nie jak się tutaj znalazł, bo to wiemy. Został porwany razem z nami, ale... nie wiem w sumie. Może tak od nudy bym sobie czytał. Nie wiem co mam zrobić właściwie. Chyba mam iść na kolejną planetę, ale ile to? 21 minut. Może coś... Właśnie! Jeszcze... Ksautamo... Zobaczmy dodatkowe zadania na Battledomie. W sumie dawno nie widziałem ich. Czy w ogóle są jakieś? To jest pytanie. Ale kurde, nie ma żadnych tutaj już... Póki co jeszcze nie ma żadnych cutscenek tych. In-game, tylko są prerenderowane, co jest fajne. Nie muszę przynajmniej się bawić z edycją. O, okej. Aha, dobra. Jest pewien glitch, nie wiem czy to jest w oryginalnej wersji też, ale w każdym razie jest to w wersji HD. Jeżeli przyłączycie broń, kiedy ma się dostać exp do jakiejś broni, czyli no zabijanie wroga i tak dalej, to po prostu dostaje ta broń, którą aktualnie trzymacie w rękach. Co bardzo dużo wykorzystywałem, przyznam, bardzo dużo wykorzystywałem, kiedy używałem... O, 5 jest maksymalnie. Kiedy używałem tej tarczy holograficznej, to się bardzo przydało, bo ta tarcza jakby miała ją, jakby ona samoistnie miała się upgrade'ować, to ja już podziękuję za to. Więc po prostu używałem tego glitcha i dzięki temu dostałem, teraz mam 99 poziom na tej tarczy. No i szybko, szybko poszło. O, nową planetę, nową lokację odblokowaliśmy. Nice. Close and personal. Wy chyba tego nie widzicie, bo nie jest w 60 FPS-ach, ale gdy klikam kółko, to na milisekundę znika mi klucz. Bo tak jakbym musiał... gra wykrywa, że chciałbym wziąć do ręki broń, której teraz nie posiadam. No ale musimy się tylko bronić kluczem, co nie jest aż takie trudne, bo już tyle upgrade'ów kupiliśmy. Nie no, chyba dwa. Więc to nie jest za dużo, ale i tak nasz klucz nie jest aż taki słabiutki. Jakby jeszcze było, żebym nie dostał żadnego obrażenia, to by było dopiero challenge. Nie jest taki trudny, jak się zna algorytm przeciwników, ale nadal by to było jakieś wyzwanie, bądź co bądź. Jak gdyby jeszcze na klucz dało się te całe upgrade'y dawać. Serio, byłem dosłownie krok od ciebie, a ty nadal mnie nie możesz trafić. To... ała. To się nazywa już lamerstwo. Inny minus jest tego, że muszę tutaj grać tylko kluczem, jest taki, że po prostu
No klucz na przykład, no mało osób zabija na raz. No i fajnie by było, gdybym mógł dawać na przykład upgrade elektryczny, to by było znacznie lepiej. Przynajmniej szybciej by to poszło. Ej kurde, tak... W sumie to... miałem taki przed chwilą pomysł, żeby po prostu przejść całego resztę gladiatora. Żeby wiecie, coś na rodzaj luźny LP zrobić. Tylko, że challenge... Nie możesz używać żadnej broni. To by było niesamowite jak na moje. Kończyliśmy wyzwanie jej. Ale jak zobaczyłem, jak ludzie przechodzą raczta jedynkę tylko i wyłącznie używając klucza, to ja sądziłem, że to by było trochę no lamerskie, no. Dobra, teraz jakieś Dread Challenges. O, to jest tutaj. O, ja sobie tutaj często przeskakiwałem na glitchu pewnym. W sumie dawno nie używałem Magma Canyona. Co to jest? Obliterator. No to zebra, Jezu. W sumie nie wiem dlaczego, ale na obliteratora, gdybym miał wybierać sobie... Wiecie, upgrade'y tylko dlatego, jak bronie powinny działać, w sensie takie permanentne. To nie na każdą broń dawałbym elektryczny upgrade, tylko na przykład na obliteratora dałbym na przykład ten magma. Nie wiem, jakoś mi tak pasuje śmiesznie. Dobra. Jakbym mógł teraz wziąć po prostu sobie ten... Goddammit! Okej. Launcher. Mini turret launcher, to by było zarąbiście. The bomb. Ale nie... Arbiter jest OP. No i dlatego teraz go tylko... jego teraz używam. Ponieważ no... jak widzicie, no on jest tylko na levelu trzecim. No i... No wypadałoby go troszkę tak, wiecie, podekspić troszkę. A jako już go rzadko używam, bo mam takie epickie bronie, to... Przynajmniej go sobie teraz tutaj podekspię. Troszkę. O ile nie umrę zaraz. Co by było słabe. Help? Houston? Mamy problem. Aha, bo mamy przeżyć po prostu. Dobra, mam po prostu przeżyć. No zapomniało mi się. Dobra, czyli heavy metal teraz. Challenge, cokolwiek to jest. Szczerze? Nie jestem pewien, na czym ten challenge polega. Jeżeli ktoś wie, co te rzeczy mają robić i dlaczego tego nie robią, to niech mi powie, bo ja na serio nie jestem do końca pewien, co ten challenge ma robić dla mnie. Jaką trudność mi ma sprawiać, cokolwiek. Ale na serio, ustawcie sobie po prostu 5 takich mini turetów w jednym i broń masowej zagłady. Dosłownie. kolejny upgrade, kolejny speed mod. Kolejne 10 powera. Tam! Ha! Możecie praktycznie wszystkie całą swoją amunicję wystrzelić, ale i tak ostatnie, które się postawiły, nie będą znikać. Czemu? Ponieważ one się zamykają jak po prostu nie działają lub po prostu mamy za dużo ich, żeby po prostu wszystko nie było aż takie OP. I po prostu jak te ostatnie, które były
się zniszczą, to te wtedy będą działać tak stuprocentowo. Nie no, po prostu rozgramiam tu wszystkich. Mogę to powiedzieć w pełni. Rozgramiam tu wszystkich. Mogę to po raz pierwszy chyba powiedzieć w let's playu. I nie lamić przy tym. Wystarczy po prostu znajomość będzie. O Jezus Maria! Zginąłem. Okej. Za dużo się trochę rzeczy na ekranie działo. Ale tak tylko troszkę. Dobra, to ja chyba nie będę polegał tylko i wyłącznie na tym. A w sumie to arbiterem mogę sobie trochę tutaj podekspić. Jak są za daleko przeciwnicy. Jeny jak! Jak jest synchro, ale nie, dźwięk jest wtedy epicki, jak się tak synchronizują. No ej, uderzyłem w powietrze. Nice. Dobra, kolejny mod. Kolejny co? Speed mod? Okej. Słuchaj, to jest słabo, bo aż tak bardzo mi się te wieżyczki nie podekspią, ale no cóż. Ja nie mogę. Ammo mod. Ja pierdzielę. Nie no, nie będę dawał na tych środkowych, bo one się chyba co jakiś czas obracają. W sumie najlepszą taktyką byłoby, gdybym po prostu rozmieścił tak te wszystkie na bokach, to by po prostu ja rozgramiał wszystkich teraz. Ja bym mógł sobie po prostu stać w środku i nic by mnie nie dostało. Tak hipotetycznie biorąc. Dobra, uleczcie się tam. PS3 powoli nie daje rady, co się dzieje na ekranie, a ja już sobie wyobrażam PS2, co by się działo. Wiesz, w sumie aż tyle soldownów nie było na PS2. Po prostu niektóre rzeczy w HD Remake'u, no nie wiem, coś chyba w błędach w błędach skryptu jest, że po prostu są takie masowe slowdowny. Jest to praktycznie we wszystkich, że tak powiem, częściach kolekcji HD. Jeżeli tak by miało być w Size Matters, gdyby wyszło na przykład The Ratchet & Clank Trilogy 2, to ja podziękuję bardzo. Ja sobie wolę pograć na moim PSP, podłączyć i podłączyć się do telewizora i mam prawie HD, tylko... No musiałbym sobie kupić upscaler do takiego True HD, ale... No to ja bardzo podziękuję za taki slowdown. Ale nie ma tragedii. Już tak bardzo na PS3. Dobra. No i teraz challenge, przy którym upgrade'owałem wszystkie moje bronie bez wyjątku na moim 100% save'ie. Czyli po prostu obraniamy tej bariery. No i po prostu tutaj wszystko robiłem, żeby po prostu jak najszybciej zabijać przeciwników i jak najszybciej ich zdobyć coraz więcej. No, no i teraz sobie będę stał. I ci najmniejsi będą cały czas wychodzić, to jest najlepsze, bo za nich może i mało expa dostajemy, ale jak się po prostu zbierze taka masa, jak teraz tutaj, to jest epickość. Jeszcze dodatkowo tutaj zebrałem 9 999 999 śrubek. Tylko na tym challenge'u. Po prostu przechodziłem go cały czas, aż dostałem tyle. No, speed mod. Ja dostałem po prostu tyle śrubek. Ten challenge jest... po prostu, nie wiem, zbyt OP, tak to mogę nazwać chyba.
zbyt OP na XP-nie. Jakby mieli na przykład robić Heroicę Gladiatora 2 i nie chcieliby zrobić takiego błędu jak tutaj, czyli po prostu dostajemy milion expa, to ja bym po prostu na ich miejscu, na miejscu Insomniac, rzecz jasna, dał coś takiego, że na przykład jak już raz przejdziemy jakiś challenge, to on za każdym razem będzie dawał mniej expa dla broni. To by było według mnie najlepszy wybór, jaki mogą zrobić, żeby po prostu zachować dobrą ekonomię i żeby na przykład taki no life po prostu nie przyszedł na taki challenge, go nie skończyłeś, nie powtarzał, żeby po prostu nie zdobył 9 milionów śrubek, żeby nie mógł kupować od razu wszystkiego w grze. No kolejny ammo mod do arbitera. W sensie trochę przejdę po amunicję, bo tak mi troszkę mało. Nikt się jeszcze nie przedostał. Nie mam zamiaru tego zmieniać. Ja nie mogę, tylko kasę zbieram po prostu. Ja tu nic nie mogę robić. Arbiter mi się aż tak szybko nie odnawia, żebym mógł nadążyć z tymi turetami. Potrzebowałbym jeszcze co najmniej tak z 5 speed modów do arbitera, żeby w ogóle miał jakieś szanse. Epickość. Ale jak zauważyliście, ten challenge jest na czas, więc praktycznie no fajnie by było, jakbyście po prostu przyszli już tutaj z jakąś bronią, która jest troszkę ulepszona. I przede wszystkim shock mod, to jest podstawa, żeby zdobywać tyle expa. No i po prostu wtedy dostajecie bardzo dużo expa, bo po prostu widzicie, po jakimś tam czasie tylko oni się spełnią w jakichś dużych ilościach. No i po prostu miliardy tego expa dostajecie. Już nie wsąc nawet o pieniążkach. A jak już tu na challenge modzie przyjdziecie, a tam są mnożniki, to mnożnik razy 99 od razu i jeszcze dodatkowo po prostu, nie wiem, 100 tysięcy kasy, tak nie wiem, w minutę przychodzi? Coś w tym stylu, jak nie mniej. No, mam coś tutaj fajnego, nowego? Nie. A więc pożegnam się z wami na ten odcinek. W następnym odcinku co będziemy robili? O, za niedługo kończymy grę praktycznie, ale w następnym odcinku będziemy robić Valix Belt. No i co, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!